Radość po twoim ostatnim zwycięstwie nie trwała długo. Dotarły do ciebie smutne wieści o dwóch tragicznych stratach. Spasiony wieprz zajął jedno z twoich hrabstw, natomiast szlachetny lord Wełnowór dostał się do niewoli i został okrutnie zamordowany. Dopilnowałem, aby ta kupa wełny zdychała w wielkich męczarniach. Wyrwałem mu zęby, poobcinałem palce, połamałem kolana. Dawno nie miałem takiego ubawu, a ty jak sobie radziłeś? Dopadłeś swoją zwierzynę. Wiele czasu spędziłem na rokowaniach z ludźmi, którzy przetrzymują w niewoli naszego króla, aż wreszcie uzgodniliśmy sumę wykupu. Trzeba, abyś jak najszybciej zaczął gromadzić fundusze. Możesz wykorzystać wszelkie środki, jakie tylko przychodzą ci do głowy. Natychmiast rozesłałeś szpiegów do sąsiednich hrabstw, licząc, że uda ci się znaleźć skarbiec, któremu można by użyć. Twoi szpiedzy donieśli, że wąż zwozi złoto do jednego ze swoich hrabstw, gdzie pospiesznie wznosi też zamczysko. Przeprowadź atak z zaskoczenia i zagarnij złoto. Do pomocy otrzymałeś kilku kopaczy, którzy ułatwią ci zdobycie zamku. Tak, a ja się witam. Cześć, ja jestem Zoku, a to jest kolejny odcinek w naszej serii Twierdza i to jest odcinek 11 bodajże. Więc zaczynamy, musimy zgromadzić złota 6000 sztuk. No, zobaczymy jak nam to pójdzie. Wiem, że ta misja była jedna z takich w sumie nie za ciężkich, ale można ją łatwo zepsuć. Więc zobaczymy jak nam to pójdzie. Okej, jak to wygląda? I tak jak nam powiedział nasz Sir Długoręka, mamy tutaj kopaczy, ale najpierw podzielmy sobie jednostki. Weźmy sobie jednostki walczące w zwarciu w jeden jakby szyk. Możemy sobie wziąć je wszystkie, zaznaczyć Ctrl 1 i w tym momencie możemy sobie ich wywołać za pomocą jedynki na klawiaturze. Tych panów sobie weźmiemy tutaj i nasze jednostki właśnie walczące z dystansu Ctrl 2. Mamy Ctrl 1, Ctrl 2. Możemy się między nimi przyłączać i to jest bardzo wygodne. Dobra. Zatem teraz mamy kopaczy i to jest nowa jednostka. Dzięki nim możemy kopać się jakby w dół. Przez co możemy sobie łatwo... jakby oni tak będą się kopać w dół, w dół, w dół i będą niszczyć mury. Fajnie. Dobrze, akurat tu musiałyście usiąść z arenki. Dobra, będziemy się kopać mniej więcej tak w tym miejscu. Tak jakoś, żeby wszyscy kopali się w takim samym jakby... kierunku, żeby niszczyli te same mury. Tu mogę coś? Dobra, tu tak średnio, dobra. Tu kolejna dziura. Tu kolejna dziura. Piesek. Idź stąd. Dobra, jakby to tu zrobić? Nie mogę tu podejść raczej, bo mnie ściągną. Chociaż spróbuję. Tutaj kolejna dziura. Jeszcze mamy trójkę. Znowu. To tak by poszedł, to by poszedł tak i raczej by tu nie trafił. Jakby to tutaj zrobić jeszcze tak mądrze? Tu będzie za daleko. Tutaj spróbuję, nie wiem, to może być za daleko, ale spróbujemy. Spróbujemy też tutaj, może się jeszcze uda. I tak to wygląda, widzicie? Oni się przekopują. Idą sobie jakiś tam, drążą sobie tunel pod ziemią i ten tunel jak dojdzie do jakiejś struktury, to naturalnie zepsuje ją. I... niestety umarł. Dobra. I tak już to powinno wystarczyć jak dla mnie. Zbudowałbym sobie gdzieś jeszcze jeden jakiś kopiec. No tutaj mniej więcej, bo skoro tutaj dało radę, to tutaj na pewno też da radę. I patrzcie jak to wygląda. Już zmienimy sobie tor widzenia. O, proszę bardzo, w ten sposób. O, i oni ten narożnik zepsują fajnie. O, już jest wejście do zamku, bardzo dobrze. Wykorzystaliśmy wszystkich, prawda? Tak. Ale tu jeszcze idą. Gdzie on tam wejdzie? O. Aha, nigdzie nie wszedł, dobra. Jeszcze jeden został, dobra. Jeszcze jeden się kopie, to poczekamy jeszcze chwilkę i przeprowadzimy atak na ten zamek. Mam nadzieję, że ta misja pójdzie jakoś łatwo. Widzicie, tak to wygląda tutaj. Jakieś mamy wykopaliska, jakieś drwale tu są. Ogólnie ten zamek przebuduję, bo on jest w strasznym stanie.
Gdzie ty jeszcze tam uderzysz, kolego? No, raczej w ten tutaj, w te... Jak to się ładnie zwało? Blanki, tak? W blanki. I pach. Jeszcze jedno tu się kopie, super. Dobra, to poczekajmy sobie jeszcze na spokojnie, chociaż głupio to robię, że to niszczę. Bo w zasadzie ten zamek za chwilę będzie mój i będę musiał to odbudować. Ale spokojnie, damy radę. I ostatni. Pach, super, dobra. Skoro tak to wygląda, to możemy przeprowadzić atak. Zaznaczymy piąchę i bierzemy nasze jednostki tutaj, w to miejsce. One rozbiegną po całym zamku. A naszych łuczników możemy sobie zostawić na chwilę. W zupełności nasze jednostki w zarciu zniszczą cały zamek. W sensie wybiją wszystkie jednostki. A po co mamy narażać naszych kuszników? To jest bardzo droga jednostka i zostawmy ich tutaj na razie. Oni sobie dadzą radę w zupełności. Proszę bardzo, pajac został pierwszy w głowę. Pajac mnie zawsze denerwował, bo po całym zamku się panoszył. No i już możemy nasze jednostki dystansowe wprowadzić do zamku. Już tam zmierzamy. Póki co na pałac, niech wejdą. Jeszcze tutaj paru łuczników do zabicia, ale już nasi pałkarze się tym zajmują. Bardzo dobrze. No i zaraz będzie komunikacik. Wróg został pokonany. Dokładnie. W tym momencie ja buduję szybciuteńko o taką bramę, tylko niech oni wszyscy wejdą do zamku. Wiadomość od twojego skryby. Ser, w skarbcu węża znaleźliśmy sporo złota, ale to nadal nie wystarczy na okup. Musimy zebrać pozostałą część złota innymi środkami. Postawiamy w tym momencie... to niszczymy. Tu sobie stawiamy właśnie bramę. To mogę też w zasadzie zniszczyć, tak w sumie. To mi jest kompletnie nieprzydatne. Przeprowadźmy tylko mur, żeby tutaj mógł dojść do tego. Tu to samo, pyk. No i też blaneczki, co nie? Doróbmy, żeby to wyglądało jakoś. Ciach, 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 ciach. Dobra, i teraz całą grupę numer 2 wprowadzamy na tą bramę. Ta brama będzie bardzo ważna, ta brama będzie głównym moim takim jakby punktem, który będzie bronił mi całego zamku. O, jak to można tu zbudować? Pyk, niech będzie tak. Musimy tak to zrobić, żeby mi to się nie przydarli nigdzie. W ten sposób, oto. I zrobimy coś takiego. Okej. Dobra, teraz tak. Trzeba zacząć zadbać o naszą gospodarkę kochaną, dlatego trzeba to szybciutko robić. Zatem tak, stawiamy sobie oczywiście od razu pola pszenicy. Trzy pola pszenicy. Jakieś piekarnie trzeba byłoby zrobić też, ale też muszę dobudować troszeczkę chatek drwali. Teraz dwa. Zatem dobudujemy domek. I mi masę piekarni trzeba zacząć robić. Aha, tak. Na początek młyn. Młynek trzeba walnąć. Walimy młynek i piekarnie. Trzeba budować piekarnię, bo to jest bardzo ważne. Jak dobrze wiecie, w tej grze gospodarka jest równie ważna co jednostki, co w zasadzie wszystko. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Fajne, że w tej grze jest... Coś przekąsił, ser. No, później przekąszę, spokojnie. To jest fajne, że w tej grze właśnie takie wszystkie w zasadzie rzeczy, wszystkie aspekty są tu bardzo ważne. Dobra, dużo piekarni dołożyłem. Widzę, że trzeba dobudować domeczek. Więc dobudujemy domeczek. Póki co jednostki te mi bardzo nie będą potrzebne, tak w zasadzie. Teraz tak, to możemy zniszczyć. Te wszystkie mury stąd możemy wywalić, bo kompletnie mi się to nie przyda. Tak jak mówiłem, będę robił rutynową kontrolę. I będę burzył wszystko, co tu jest, bo w sumie to mi jest niepotrzebne. Tylko mi kamień da i to bardzo dobrze, bo kamień będę mógł sobie sprzedać. Zejdź stąd. No nie wiem, po prostu zeskoczy czy coś. To niszczymy. To wszystko niszczymy. Po pierwsze otworzy nam to cały zamek. I jednostki nie będą musiały biegać wszędzie po bramach, tylko po prostu się jakoś tam przejdą. Co ty tu robisz, serio? Sarna tam siedzi naprawdę. To niszczymy. I ten mur tutaj też możemy sobie się go pozbyć w tym momencie. Został on kompletnie niepotrzebny. No przestańcie by mi włazić na te mury, cholerniki jedne. Niedobre, najgorsze. W ten sposób to robimy i teraz tak.
to musimy pogrubić sobie mur, żeby mi go nie psuli. Znaczy oni i tak go będą psuć, ale wiecie, żeby wytrzymywał jak najdłużej. Pach, pach, pach. Kolejna warstwa. Mamy dużo kamienia przez to, co zrobiliśmy i to mi się bardzo teraz przyda. Ciop, ciop. Dobra, to ten mur powinien wystarczyć tak jak jest. Aha, jeszcze tu się możemy pozbyć tego wszystkiego. Dobra, cyk, cyk, cyk. I cyk, i cyk. Dobra, teraz tak. Czemu piekarze siedzą na dupie i nic nie robią? Ja mam pytanie. Bo oni dopiero mi dostarczają rzeczy tutaj, dobra. To możemy sobie zniszczyć dalej ten mur, który tutaj jest. On jest niepotrzebny. Możemy sobie go przedłużyć. W sensie zbudować go dalej trochę. I teraz tak. Zbudujemy ten mur jakoś tak. O, w ten sposób. Żebym miał tu miejsce na to, żeby móc postawić sobie w tym miejscu od razu skład zapasów. Bo to jest bardzo ważne, bo tu jest masa rzeczy. Bardzo dużo rzeczy, które ja muszę składować. A mianowicie drewno, które będzie go od groma tutaj. W międzyczasie domek trzeba dobudować, nawet z dwa. Tego zbudować, mój panie. Teraz trzeba dobudować troszeczkę więcej tych oto farm. Pszenicy, bo to jest bardzo ważne, bardzo, bardzo, bardzo ważne w tej misji. W zasadzie w każdej, żeby chcieć przeżyć i zarabiać pieniążki. Dobrze, więcej. Teraz tak. Piekarnie, piekarnie, piekarnie. Mamy dużo tych pól pszenicy, więc stawiam kolejny młyn. A jakoś tak, tutaj niech sobie będzie młynek. Dobra. Chyba to będzie ok, póki co. Dobra, mogę też dołożyć sobie jeden spichlerz, żeby to jedzenie jakby w jakimś tam cudem już wykraczały poza skalę, no to wiadomo, będą mogli go składować do drugiego budyneczku obok i będzie super. Dobra, myślę, że to ładnie tu wychodzi póki co. Myślę, że taka strategia mi się opłaci. Jednostki fizyczne weźmiemy sobie tutaj zaraz za murek, jeżeli jakieś jednostki by chciały tutaj, bo one się będą tutaj, mi się wydaje, że ta strategia dalej działa. Nie wiem jak w tej wersji HD, ale zawsze jak w to grałem tam kiedyś w starą twierdzę, to działo. One, te jednostki szły tutaj, tutaj i się zaraz wracały i tutaj za murek. I tak w kółko chodziły, a jednostki, znaczy chodzi mi akurat o kuszników, bo tu będzie masa kuszników, o przeciwnika, a jednostki, jakie będą pałkarze, czyli jednostki w zwarciu, będą tu od razu biegły do mnie, ale tutaj już mam obronę, więc nie muszę się tym przejmować. I tak, teraz wypadałoby postawić jakieś targowisko gdzieś tak na widoku, żebym mógł zawsze w nie trafić. Więc postawię to targowisko sobie gdzieś tu u dołu ekranu. O. I proszę, mogę sobie cały czas sprzedawać kamień. Po to będę sprzedawał kamień, żeby właśnie ładnie zarabiać. Dostawiamy kolejnego woła, żeby sobie tutaj kamień przenosił do naszego składu zapasów. Tutaj mamy umiejscowioną zbrojownię. I teraz już będziemy musieli zajmować się troszeczkę więcej robieniem już warsztatów łuczniczych. W okolicy zauważono ludzi węża, sir. Jakie są twoje rozkazy? Więc jeden warsztat łuczniczy już się zajmie budową kurz. Dużo, dużo bułek idzie. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Więc teraz będziemy musieli się zająć budową większej ilości piekarni, ponieważ mamy dużo, bardzo dużo pszenicy, bardzo dużo młynów. Dwa młyny to jest bardzo dużo, żeby mąkę tworzyć. I teraz będziemy musieli potrzebować jeszcze większej ilości piekarni, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to wszystko nadążało ze sobą, żeby to wszystko tworzyło piękną całość. Okej, nie mam drewna, musimy wyczekać, aż nasi drwale dzielni przyniosą kolejne dechy do naszego składu zapasów. Już przynieśli, bardzo dobrze. Zatem mogę kontynuować budowę kolejnych piekarni. Za mało pracowników, aby ten w takim razie stawiamy domek. Do tych, co nigdy nie przestają próbować, prawda? Okej, nie możemy zbudować domku, bo naturalnie mamy deficyt desek, ale patrzcie na to, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że to będzie działać. Czekamy na rozkazy. Zaraz zobaczymy. To sobie możemy już zamknąć. Pyk. W zasadzie to otwórzmy to. Bo oni tu będą chcieli iść, ale ona sama się zamknie. Więc oni się będą musieli wycofać. Potrzeba nam nowych rynków. A, piece. Potrzebuję domek zbudować. Dalej nie mam. Ale dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Nasze jednostki tutaj strzelają, jak widać. Ale nie muszą przechodzić tędy, jak widzicie. Nie. Czemu wy macie to? Zapomniałem wam to odznaczyć. Dobra, pokonali ich bardzo dobrze. Stójcie tutaj za winklem, nie wychylajcie się. O, oni tutaj idą.
Chodźcie na bramę, na bramę. Hej, Kai, wyjedziecie, halo. Do domu wracać. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Zabijajcie ich komple. Dobra, teraz tak, musimy ten domek dobudować. Jest to drewno? Jest. Dobra, i teraz będziemy musieli się zabrać za budowanie garbarskich warsztatów. Wojska węża atakują. Dobra, i tak, widzicie, o to chodzi, oni się tu kręcą i to mi dużo czasu daje. To jest bardzo dobre. Właśnie przytulcie do tej ściany, kumple. Agresja. No gdzie wy wyłazicie? Na to, proszę. O nie, mój lord dostał w twarz. Dobra, teraz tak, szybciutko, garbarskie warsztaty są bardzo potrzebne teraz. Dwójka i warsztaty łucznicze, żeby kuszników budować. Okej, okay. Jak to wygląda? Podbiegają tutaj, psują mi, ale powinni zostać wybici. Dobra, jedzenie jest ogarnięte, więc elegancko jest, dlatego możemy już zacząć pobierać podatek. Super, czynna gospoda, takie rzeczy, okej. Okay. Widzicie, kiedy oni już dobiegają do mnie, jakimś cudem, to bardzo małe ilości, możemy ich łatwo wybić. Okej. Okay. I stójcie sobie tutaj na spokojnie. Ci kuśnicy, oni bardzo dużą ilość kuśników mają, jak widzicie. A to jest bardzo niebezpieczne. Dobra, zabijcie ich. Kusze, kusze róbcie. Kusze, kusze. Kusze. Tu gdzieś jeszcze był jeden zakład łuczniczy. Gdzie on jest? Tu jest. Też kusze rób. I też trzeba było zbudować jakieś zagrody, żeby tych krówek było więcej. W ten sposób. Widzicie, to cały czas są ataki i te ataki są bardzo silne. Jeżeli nie zbudowalibyśmy takiej ładnej konstrukcji jak ja tutaj, to naprawdę ciężko jest tą misję przejść. Bardzo łatwo ją spieprzyć. Cały czas brakuje mi tych jednostek, cały czas. Niedobrze. Dobra, stójcie tutaj. Okej, okay, w ten sposób, dobra. I teraz zanim wybijają kuszników, to jest najważniejsze. Dalej te kusze, go, go, go. Potrzebuję kuszy. No właśnie, potrzeba drewna. Drewna chyba nie mogę kupować, co? Kurde. Nie mogę ani sprzedawać, ani kupować, to jest problem. Okej, w końcu, chociaż na chwilkę odeprzeliśmy? Odparliśmy atak wroga. Bardzo mnie to cieszy. Ale jest problem z tymi kuszami. Te kusze powinny być szybko. O, dobrze, już się budują bardzo dobrze. Te jednostki dystansowe mi są bardzo, 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 bardzo potrzebne tutaj. To możemy sobie zepsuć tu. Zróbmy to inaczej trochę. Zróbmy to tak. O kurde, kamieni nie mam. Shit. Idzie jakiś wózek? Idzie jakiś, dobra. To chwilę sobie zaczekamy. Musimy to szybko zabudować. Będzie problem. Będzie klopsik. Dobra, żarcie jest eleganckie. Dobra, dlatego dajemy im żarełko i pobieramy podatki. Bardzo dobrze. Musimy dobudować kolejny młyn, żeby ta mąka była cały czas. Nawet jeżeli będzie jej nadmiar, to będzie bardzo dobrze. W międzyczasie możemy dobudować sobie woła. I jedną, oczywiście tutaj, taką rzecz. O, tutaj mogę, super. Dużo kamienia, więcej kamienia, dobrze kamienia. Dobra, kamień już powinien dojść, doszedł, super. Więc możemy to zabudować tutaj. Czekajcie, ja w to odwrócę sobie kamerę, żeby mi wygodniej się budowało. O, w ten sposób to zrobimy. I blanki tu strzelmy. No i już kolejne ataki, super. Jak to było? Tak, dobra. Mam jakieś drewno, żeby budować większą ilość tego.
Potrzebujemy więcej drewna. Kusza, buduj. Kusza. Kusza, kusza. Okej, to musimy dobudować kolejny spichlerz, bo widzicie, już ma dwa spichlerze, to już za dużo. Tutaj jest spichlerz. Potrzeba drewna. Co się dzieje z tymi sarnami? Czemu one mają downa? Na ramię, broń. Ej, proszę stąd zejść. Co ty tam robisz? Halo. Dobra. Oni idą bardzo wolno na szczęście, więc jest czas, żeby wystrzelać ich. Oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. Potrzeba drewna. Drewno, drewno. Cały czas drewno trzeba, no. Dobra, teraz zaryzykuję lekko, ale dobuduję troszeczkę większej ilości drwali. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Potrzeba... O Jezu, jedna decha. No błagam, jedna decha. Idzie dobrze. Jakieś polecenia? Gotowi do boju, sir. Nie wyłaźcie wy mi z tej wieży. Stójcie na niej cały czas. Po to was tu dałem. Tak, dobra, decha na domek. Jest, elegancko. Teraz dobieramy kolejne domki drwali. Są bardzo ważne. Nie można tutaj tego zbudować. To drewno się zbiera w dużych ilościach. 11 kłośników, podoba mi się to. Kolejny kłośnik jest ważny, dawaj go. Na bramę. Jak to wygląda? Co? A, no tak, bo ja miałem zbudować przecież. Zatem już dobuduję wam kolejny spichler, żebyście mogli to donosić, żeby się to nie marnowało. Proszę bardzo. Dobrze, kusznicy, strzelajcie ich po głowach. Mieszkańcy położonych dalej. O, teraz ich sporo tu przeszło. Chociaż trochę są obici, są wszyscy praktycznie obici, są dobrze. Trochę ich przeszło, no niestety. Kolejny kusznik na bramę. Zapraszam. Dobra, tych kuszników jest dużo, widzicie to. Ale na szczęście zbudowałem taką tą konstrukcję, że oni nie trafiają bezpośrednio w moje jednostki. No czasem tam zginie jakiś łucznik, wiadomo, nie? Postawa obronna, nie wyłaźcie mi z tej bramy, co nie? Dobra, póki co myślę, że są pełne, więc teraz się zajmuję tylko tym. Nie można tutaj tego zbudować, panie. Drewna potrzeba, okej. Nie przypisano żadnego pracownika. Dawać dechy, szybciutko. Mąki jest od groma, więc się nie martwię o to, że będzie brakować jedzenia. Jest elegancko, wszystko jest dobrze wyważone. A tu ciągle napierają, patrzcie, cały czas. Cholera. Potrzebuję tych kusz. Szybko. Budujcie. Że mi tego lorda nie trafiał tylko. Kurczaki. Dobra, on jest ściągnięty. Już miałem go namierzać, ale widzę, że się ktoś nie zajął w końcu. Okej. Jak to wygląda, jak oni strzelają? Muszę zobaczyć jeszcze raz. Coś tu strzelają w łuczników. No łucznicy są bardzo miękcy. Więc giną od razu, momentalnie. To nie jest, wiadomo, kusznik, który ma swoją skórzaną zbroję. Dobra, elegancko. Jest, kolejnych dwóch łuczników. Ta produkcja, widzę, troszeczkę tam przyspieszyła, bardzo dobrze, ale to była wina tego, że ciągle dobuduję te piekarnie i to wszystko to kosztuje drewna. I nasi pracownicy nie mogą skąd wziąć tego drewna, wiadomo, nie? Ale dobudujemy kolejne domki. Pach. Zmieniamy na kuszę, elegancko. I tutaj też trzeba dostawić jakiegoś garbarza. No właśnie, teraz domek. Domek, a w międzyczasie też trzeba dobudować tutaj kolejną zbrojownię, bo zbrojownia nam się zapycha tymi skórami, jak widać. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. O Jezu, dalibyście spokój z tymi jednostkami, naprawdę.
Jak wygląda spichlerz? O Jezu, spichlerz jest pełniutki, dlatego dobuduję kolejne domki. Z 2, z 3, dobra, niech zaryzykuję. Ponieważ potrzebuję jednostek na żołnierzy. Zużyję te łuki, które się tam zebrały już. Niech też będą. Też jakieś tam obrażenia za dawno, wiadomo. Więcej. Zapraszam. Dobra, wszystko jest pod kontrolą. Tylko trzeba teraz sprzedawać. Czekajcie, czy ja mogę sprzedać tą mąkę w ogóle? Czy nie mogę sprzedać mąki? Nie mogę sprzedać mąki. Ale sprzedam za to to. Tego żelaza nie będę sprzedawał póki co, bo może jeszcze mi się odwidzi, nie wiem, kupowanie, czy tworzenie jednostek fizycznych. Ale za to dobuduję sobie tutaj może więcej panów dzików, ponieważ potrzebuję, żeby ten kamień się zbierał. A żeby kamień się zbierał, żebym mógł sprzedawać na pieniądze. Jak to wygląda? No troszeczkę was jest znowu. Ale ich z ataku na atak będzie coraz więcej, więc my też musimy nie spoczywać na laurach, tylko cały czas dobudować więcej kuszników, więcej warsztatów, więcej wszystkiego. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. Więcej wszystkiego. Pach. Głupie jest to, że muszę to przełączać. To powinno się, nie wiem, jednostajnie wszystko zmieniać. Byłoby to o wiele wygodniejsze. Okej, sporo mamy ludzi pod zamkiem, dlatego zamieniam ich na naturalnie żołnierzy. Na bramę zapraszam. Tu mamy żołnierzy, więc jest fajnie. Muszę powiedzieć, że jest to już bardzo fajnie, bardzo mnie to satysfakcjonuje, co tu się dzieje. A tu zrobię blanki, z tego powodu. Najpierw pogrubimy ten mur. Szkoda, że musisz zdychać. Dostarczałeś mi trochę rozrywki. Co ty powiesz? Żeby oni mnie tu nie przestrzeliwali tak łatwo, to co to jest? Bo zauważyłem, że to zaczyna być problemem lekkim. To też sobie pogrubimy. Dobra, blankę tu strzelimy. I teraz już będziemy strzelać tu blanki po prostu. Jak to tu wygląda? Ała, dużo kuszników, bardzo. Zatem my dobudujemy kolejnych, znaczy rekrutujemy. Cały czas mi się to myli, kurczę. Ale jestem spokojny, mam bardzo dużą ilość kuszników na ten moment. Tutaj się skupcie. Strzelajcie gdzie chcecie, byleście zabijali, tyle. Elegancko, rośnie wszystko. Dobra, przeszli tu trochę. Więc napałę ich. Gdzie ty biegniesz? Ej. Bo on mi tutaj psuje wszystko. Zabij go. Bardzo dobrze. Tam było dwóch. Zestakowali się, widać. No dalej, gdzie są te kusze? Tylu was zrobiłem, a was nie ma żadnych kusz. Co jest grane? Zbudujmy kolejny spichlerz, żeby tam w międzyczasie mnie to nie denerwowało. Jakąś piekarnię dołożymy. Z 3. Co ty robisz na tym murze? Słuchaj stąd. Halo. Ty też się schowaj, żeby nie strzelali do ciebie. Kolejny atak. Cały czas ci kusznicy. Patrzcie, ile on ma tych kuszników, ten wąż. Naprawdę, on jest... Według mnie to jest jeden z trudniejszych ludzi. No, taką ilość kuszników... Znaczy, on ma dużą ilość jakby jednostek, ale jest debilem. Jakby poczekał i tych wszystkich kuszników na mnie wysłał naraz, to bym miał przerąbane. Kompletnie bym umarł tutaj. Kolejny kusznik. Zapraszam. Dobra, coraz większa ilość kuszników. Już praktycznie nawet nie dochodzą do mnie, jak widzicie. Bardzo mi się to podoba, widzicie? Ta konstrukcja, którą tu zbudowałem, może nie jest najpiękniejsza, no, do najpiękniejszych nie należy. Ale jako strategiczny punkt jest bardzo dobra, widzicie? Najpierw poszli tutaj, na środek, żebym mógł ich powystrzelać trochę, później się wrócili tutaj, później znowu się wrócili, a kusznicy i łucznicy cały czas mogą ich ostrzeliwać. To jest... A czemu ty zniknąłeś stąd? Widzieliście to? Powinienem tutaj dodać teraz muzykę z Archiwum ZX czy coś. No ale nie chce mi się w sumie, pewnie nie będzie mi się chciało, ale nawet zapomnę o tym. Dobra, więc tak, bułeczki bułeczkami, jest ich dużo, ale nie spoczywajmy na laurach póki co, bo to się zaraz może zmienić bardzo szybko.
zatem większa ilość piekarni w tym momencie. Złota mamy 5000, więc jeszcze 1000. Czemu tutaj mi spada wszystko? Halo. A, bo to cały czas się tego leje. Dobra, to zmniejszmy trochę te podatki. W takim razie. Kamień jest, jest go spora ilość. Co mogę z kamienia tutaj zrobić w sumie? Czy ja chciał coś tu z kamienia zrobić? A może tak to zablokuję tutaj w ogóle całe? Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. Spróbuję to zablokować, bo czemu nie? Zobaczymy, jak będą się zachowywać te jednostki, te wrogie teraz, jak to wszystko zablokuje tutaj. Okej, okay. Skończył mi się kamień. No dobra, ale zobaczymy, jestem ciekaw. Ciekawe, czy będą niszczyć z tej strony. Jeżeli mi tu zniszczą i w ogóle wleją mi się tu do zamku i zniszczą mi wszystko teraz, to zniszczyłem sobie w tym momencie cały odcinek. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie oczywiście. W tym momencie trochę tutaj sobie moją jakby taktykę zmieniam. Ale zobaczymy, jak to będzie. Kamienia nie ma. Kusze się cały czas tworzą bardzo dobrze. Jak widzicie, bardzo długo łuki i kusze są bardzo długo produkowane, jeżeli mamy być szczery. Reszta tych wszystkich, nie wiem, włóczni, wieki, ale tych innych rzeczy bardzo szybko się to robi. Ale te kusze to kurde, jednak precyzyjna robota widać, bo to długo zajmuje. Proszę bardzo, kusznik, zapraszam. Ile ich mamy? 27 kuszników, nie ma szans, żeby oni to przetrwali. Ej kurde, jak oni mi tutaj wejdą, podejdą, a oni wejdą na mury, to co? I tak raczej ich zestrzelą, prawda? No to teraz zrobiłem, ciekawy jestem, co tu będzie. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk węża, no nie, zobaczymy, który zmierzał w tę stronę. No bez kitu, wchodzą po tym. No to my se staniemy tutaj po prostu za tymi blankami i tyle. Ruchy, ruchy. Jakoś tak, żeby ich nie zabili, co nie? No nie wiem, wątpię, żeby on tutaj doszedł, tak szczerze mówiąc, ale no cóż, dla bezpieczeństwa ich ustawi tutaj. O. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz. Ej, to jest nawet lepsze niż myślałem, to zrobiłem sobie teraz taki tower defense. Wyznaczają mi określoną ścieżkę, którą oni podążają, a ja teraz ich wystrzeliwuję po prostu. Ej, fajnie, jeszcze lepiej to wygląda. Wojska węża atakują. Na mur. Tutaj jest bezpiecznie, tak. Możecie sobie atakować, jeżeli atakujecie w ten sposób, to tam... nic mi nie robicie tak naprawdę. Te blanki tutaj zrobię. Wiadomość od węża. Nadużyłeś mojej cierpliwości. Czas wreszcie z tobą skończyć. No to kończ pan w końcu, bo pan kończysz i skończyć nie umiesz. Nic się nie bój. Wszystko jest pod kontrolą. Panie, jedzenie jest brud. O, wygraliśmy. Nawet nie zdążyli zaatakować, lol. Zwycięstwo. Patrzcie, 30% zraconych jednostek, ale jakże pięknie zrobiliśmy tę misję. Jestem z siebie dumny. Dobra, zapraszam zatem do scenki końcowej. Cóż to będzie? Pieniądze na okup wyruszyły do Ser Długoręki. Z pewnością król zostanie wkrótce oswobodzony. Choć w przeszłości zaszły między nami małe nieporozumienia, to jestem przekonany, że obaj możemy o nich zapomnieć. Masz moje słowo, że jeśli ogłosimy rozejm, będę przestrzegał wszystkich warunków. Wężykowi ktoś zacisnął pasek na szyi. Cóż, został ci taki marny skrawek ziemi. Z tego co pamiętam, ostatnia misja u węża, właśnie dobrze zapamiętałem, bo to są dwa zamki. Wiecie, że my budujemy zamek, on ma swój zamek i wysyłamy na niego jednostki, to jest super misja. Ale to w następnym odcinku. W tym momencie ja was żegnam. Mam nadzieję, że wam się miło spędziło czas, a jeżeli tak, zostawcie po sobie jakąś aktywność pod odcinkiem w postaci łapkęsa. Zostaw łapkę, kumpel. No, ja widzę tam, kliknij tę łapkę. I napisz fajny komentarz odnośnie tego, od tej mojej strategii co do tego odcinka, czy miałeś podobną, czy masz jakąś fajniejszą, albo inną kompletnie, więc możesz napisać, jak ty to przechodziłeś. Tak czy inaczej, dziękuję za uwagę, pa pa.